Dochodzimy do naszego hotelu. Parę osób się wymeldowało dzisiejszego wieczoru, więc tak trochę wygląda na opustoszały. Generalnie nie wiemy czemu, ale po pierwszej nocy wyprowadziła się też obsługa. Serdecznie w mojej kuchni dzisiaj zjemy coś zdrowego. Na patelnię rzucamy właśnie szparagi. Ani ty, ani ty, ani ja, ani k***a nie wiedzieliby jechać czy nie jechać. Tak, zupełnie inaczej niż uczyli u nas. U nas ja się nauczyłem, że jak stoi bokiem, tak, to możesz jechać, tak. A jak stoi plecami czarnym przodem, to masz znaczy, a on no i tak, puszcza tak, tu tych z prawej, tu tych na przeciwkę, ja w ogóle inne patrzę, mówię. Też nie rozumiem, to jeszcze żeby nie działała sygnalizacja. Normalnie działała sygnalizacja, no to dlaczego te samochody nie mogły sygnalizować? Idziemy na sygnalizację. Dobra, dobra. Dziwna sytuacja. Dobra, dobra. Dzień dobry, witamy dnia drugiego. Jest godzina 10. Zaczynamy nowy dzień. Polewaj. Na summer. A, podziękował. Zdrowie. Na budowie. No to ho. Mamy 10:40. 4. Flaszka skończona. Dymy w miasto, dym szab. Idziemy na piwko. Boże, jak mi się piwa napił. Piwo! O, dzięki! Ale bym się piwa napił. Uwaga, worek 2. Och, dziękuję. No ale ładno, nie wiem czy nagrywasz? Tak. Dziękuję. Mamy godzinę 12. Sprawa wygląda tak. Żyję. Zaszło słońce. Zdrowie. Talk to my babes. Tym dym 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 tym dym. Słuchajcie, idę szukać telefonu. Będę dzwonił do Mareckich. Znalazłem. Halo, co jest z wami? Dzwonię z kuchni. Z kuchni dzwonię. Patrzą się na mnie dziwnie. Naprawdę się na mnie dziwnie patrzą. Zostałem sam. Patrzcie, jaki mały rudy skurw. Ale będzie miał przejeb. Jak dorośnie. Witam państwa bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj na obiad stawiamy piwo. Piwo. Lamus! Ej, ci pokaż, cycki! Pokaż cycki! No to co? Mama wczoraj z bokiem. Hello, it's me. Żyję. I just wondering. What the, Tu mamy eksponat Witka. Witek z lat 80. Tylko ja i moja przestrzeń. Biorę z niej co najlepsze.
tylko ja i moja przestrzeń. Siema, idę z laskami. Śmiesz jak ja. Tutaj możecie kupić, słuchajcie, mieszkanko. Jakby wam się w Polsce nudziło, to sobie tu możecie się ponudzić. Dobra, słuchajcie, tu mamy punkt ostatniej odprawy. Tu już tylko najwytrwalsi docierają. Są hot dogi, są hamburgery, są sałwaki. Nie wiem, co to jest. Hello! Nie, wolę się nie pogrążać. Żeby mi potem nikt nie wypomniał. O, bo wczoraj mówiłeś tak. No, pokaż dowód. Spokojnie, wszystko się nagrywa. Jestem świetny. It's my life and now or never. I'm gonna live forever. I'm gonna live without a night. Dobra, nie ryzykuję. Tutaj, słuchajcie, księżna Diana wypadła z trasy. A tutaj, słuchajcie, wspinał się ten znany himalaista polski. Słuchajcie, to jest kałuża śmierci, każdy ją omija. Miejscowi chodzą po murkach, żeby przypadkiem nie zginąć. Agata reguły jest hardkorem. No, powiem ci, Agata, impres mi. Prawie mnie zjadła palma, nie wiem, czy widzieliście. Kamera mogła tego nie uchwycić. Ale ledwo uszedłem z życiem. Kostkę ci obgryzła. Słuchaj, nie boli, to nie. Tędy wypadł książę William. A to jest ten. Kraken. Tutaj zrzucają nałogowych palaczy. A tędy wypadł, chyba nie wiem, ale też ktoś z Brytanii. Kubica może być. Tu wpadł barierki i miał wypadek, słuchajcie, na tym zakończyła się jego kariera w Formule 1. A tutaj Grecy sobie stwierdzili, a sobie atrakcję turystyczną. Dead end. Hello. It's me. A oni ze mną. A wszystko te sexy buty, śnią się sexy buty. Sexy buty ze mną są. Ktoś nie zrozumiał opcji pod tytułem dałem ci kamień z napisem love. Nie rozkminił, że kamień to nie kłask. Przyjechał na motorze, zostawił napis ten i fala go porwała i jest. A to jest, słuchajcie, zjeżdżalnia dla niegrzecznych dzieci. Jak się rodzice w na dziecko na przykład, bo nie odrabia lekcji, tak? To ja puszczałem tą zjeżdżalnią. Z tamtej dziury wypada dziecko. A i zawsze gołą dupą. Tutaj, słuchajcie, specjalnie poprosiłem wcześniej, żeby ułożyli napis kamieni dla mojej kochanej Soni. Rodzina w październiku. No ale przed październikiem tu nie będziemy z powrotem, nie? Tak, jak coś ona teraz tego nie widzi. A tutaj, słuchajcie, spływają łzy niegrzecznych dzieci. Płaczą, to tędy rodzice spuszczają ich łzy. I tu łzawi cała okolica. A tu kędzik obmywa grzechy z łzach niegrzecznych dzieci. Z radosu. To są, słuchajcie, święte gołębie. Są święte gołębie. One generalnie potrafią żyć z ludźmi i w ogóle się nie boją. Patrzcie, mogę do nich podejść na kilka metrów i one nic sobie z tego nie zrobią. To jest, słuchajcie, toaleta dla niegrzecznych dzieci z RODOS. Słuchajcie, jesteśmy uratowani, kędzik widzi sklep. Będzie tak, browar, tak, będzie browar, tak, będzie bite, tak, będzie... Tak. Słuchajcie, moi kochani, mam wam coś ważnego do powiedzenia. Będzie dobrze! Słuchajcie, te kamienie układały niegrzeczne dzieci z RODOS. Za karę. Słuchajcie, a to jest niezła dupka z dupką. Słuchajcie, zbliżamy się do wodopoju, gdzie wszystkie spragnione szmulki znajdują, czego pragną. Czyli browar. Słuchajcie, odwiedziliśmy sklep, mamy baterię, jesteśmy naładowani energią, jest świetnie, jest w ogóle baśniowo wręcz. I za chwilę wam pokażę, tak, za chwilę wam pokażę pewien baśniowy pomnik.
Bo tu słuchajcie, oni mają taką swoją powieść, nie? O tych dwóch, co dźwigało trzeciego. I oni na cześć tego wszystkiego postawili taki pomnik, słuchajcie. Ja wam go teraz pokażę, poczekajcie. To jest to właśnie, to jest to. O tych dwóch, co nieśli tego trzeciego, nie? Ogólnie całość legendy polega na tym, że kiedyś trzech wariatów się wybrało, słuchajcie, na miasto Rodos, nie? Wyszli w Rodos, tak ich poniósł menaż, że tych dwóch musiało nieść trzeciego. A najlepsze jest to, że tych dwóch szło nago, a on ubrany. I każdy się zastanawiał, o co chodzi. Czy oni są tak napi***ni, że nie widzą, że są pijani, czy o co chodzi? A oni po prostu mieli takie poświęcenie, że temu ich koledze było zimno i go przykryli swoimi szmatami. I oni go nieśli i go donieśli. A tutaj słuchajcie, pokazują, co się je widelcem. Bo im się trochę już pierdoli, nie bardzo wiedzą, o co chodzi, nie? A to co, słuchajcie, miejskie organy. Mówi się w tą małą, zawiniętą rurę i tymi trzema rurami leci w trzy strony Rodos. No i Agata chyba jebie Marka. Ciekawe czemu. Chyba jakby... Co o tym sądzicie? Czy Marek zachowuje się nie w porządku? Co sądzi o tym grupa? Dowiecie się w następnym odcinku. Wypiłam z nimi flaszkę. Całą flaszkę. Całą flaszkę, pierwszy raz w życiu. Brawa dla tej pani. I nie śpi. I nawet na drzemkę się nie zawinęła w międzyczasie. Ej, bo normalnie tam przykima tu drzemkę, nie? Nie wiem, jeśli już spać, ale taka impreza. Dobra, chodź na dół, ty! Nie, wczuła się go! Nie! No i słaby, no! Ale, poczekaj! Nie, za grupa jest! Spadam! No i tak właśnie! Wygrała, tak? Dobrze było, dobrze było! Prawie był kiełki! I tak właśnie kończymy wtorek!